Cześć, wam dzisiaj jest wizu, wizualnie Witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact Series. O tym samym tytule i dzisiejszy odcinek jest napakowany spekulacjami, spoilerami, na które czekaliśmy. Czekaliśmy od bardzo dawna. Woreczek znowu się rozwiązuje. Będzie dzień dwa fajnych rzeczy, potem będzie posłucha, na którą jesteśmy gotowi. Mamy przygotowane rzeczy, które Wam obiecywałem, a potem będzie już nowa aktualizacja, więc zapraszam Was na nadchodzący tydzień z hakiem. Będzie naprawdę przyjemny, jeżeli o Genshinach chodzi. Zacznijmy jednak od tego, co jest najprzyjemniejsze i od tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli. Okej, okay, dobra primogem ubranie Primo branie mamy jest 200 primogemów za to że dostaliśmy miejsce punktowane bez ongoing na The Game Awards 2023 to jest 800 primogemów trzecia paczka z czterech co oznacza że to już jest ten 600ny primogem który nam dali jutro jest ostatnia z tych paczek prócz tego prócz tego ci z nas którzy brali udział w akcji streamerskiej dostali ile łącznie 1900 momencik chcę to zobaczyć chcę mieć tu uwiecznione i nawet mogę żyć jako beta do jakiegoś shorta na, 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 na dziś, na wieczór. No, to no, będzie fajnie wyglądało. Będą na mnie ludzie źli. Um, tak, z pozdrowieniami, z pozdrowieniami bardzo dziękuję, hojo. E, chyba się przeprosiliśmy, znaczy, hojo przestało, wywalili mnie z czarnej, znaczy, wywalili, usunęli mnie z czarnej listy jakiś czas temu, nie? I to poprzednim razem, jak się załapałem na ten program wsparcia, i teraz drugi raz się bawiliśmy i się udało, więc jest okej, okay, jest okej. Okay. I przejdźmy do tego, co jest bardzo okej okay dzisiaj, czyli mamy kolejny konkurs startujący. Jeżeli o konkursy chodzi, jeżeli o konkursy chodzi, bo tutaj w ogóle idziemy po bandzie, nie? Jest konkurs od lewego, ten z lewymi nagrodami. Nagrody są tutaj fantastyczne. Jest duża poducha Blessing Battle Pass, średnia poducha Battle Pass i mała poducha Blessing to na konkretne miejsca. Trzeba narysować, jak sobie wyobrażamy Discord, czyli tutaj możecie adminów, nie adminów, różne ekipy lewego, nie lewego. Jedziecie po bandzie, bo nagrody są bardzo duże, a na razie jest zdumiewająco mało zgłoszeń. Więc szanse wygrania są gigantyczne. Lecicie z tym. Prawdopodobnie tutaj jeszcze będą nagrody jakieś pocieszenia czy coś, więc naprawdę w tym konkursie opłaca się szarpnąć, bo jest. Jeżeli chodzi o konkurs szybkobierzkowy, to widzę, że pierwsze osoby już wrzucają zgłoszenia, więc jest czadersko tutaj, też szybko szybkobierzek zawalczył. Jeżeli chodzi o konkurs od Martam, to będziemy siadali dzisiaj, jutro, pojutrze, rozwiązywali, wybierali naszych siedem ulubionych zdjęć, najlepszych zdjęć i do siedmiu osób co najmniej, o, ale fajne były zdjęcia, do siedmiu osób co najmniej polecą nagrody, więc tutaj Martam, jak widzisz te słowa, kiedy ja je mówię, to pingnij do mnie na Discordzie, bo chcemy cię w jury, jak nie, to wygląda. Bierzemy bez ciebie, a ciebie do jury wciągniemy przy jakiejś innej okazji, coś w tym stylu. Jeżeli dobrze pamiętam, to pisałaś, że nie jesteś zainteresowana jury, ale mogę coś pokręcić, to mogłaś być nie ty. I startuje dzisiaj zamiast ho-ho-ho tego zdjęciowego, startuje Mikołajkowo, czyli kolejny konkurs na cały tydzień. Zaczynacie dzisiaj od 11, kończycie 17, czyli w najbliższą niedzielę. Plan jest taki, że codziennie rysujecie, tak można rysować wstecz za minione dni. Plan jest taki, że rysujecie wybraną postać, czyli pierwszego dnia to jest Huta, a drugiego Shanghai jaka Shogun Raiden i tak dalej i tak dalej. Każda postać ma przypisany jeden blessing dla zwycięzcy, czyli co najmniej jedna Huto zgarnie blessinga, co najmniej jedna Shenhe zgarnie blessinga i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Plus są trzy bonus blessingi ponadto dla trzech prac, które zdublują się i są na tyle cudne, że i tak będziemy chcieli was docenić. Tutaj sponsorem oczywiście jest KJD. Zjadł remis w oznaczeniach te, te dlatego nie oznaczał KJD, już wiem, zaraz to naprawimy, zaraz to naprawimy. I w następny poniedziałek zaczniemy wybierać co, gdzie i jak, do kogo leci palma z zwycięstwa, właściwie blessing zwycięstwa, więc tutaj też możecie narysować jedną postać, możecie narysować kilka postaci, mają być w strojach świątecznych, czyli poprzebierane za Mikołajki, a jaka przebrana za Mikołaja, tak ja, Miko przebrana za elfa, Frina przebrana za Renifera. Tak ten klimat, ten klimat! Więc polecam zawalczyć, bo do świąt jeszcze tych konkursów jest, a jest. Nie musicie cisnąć po bandzie, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Po prostu to jest zabawa. Macie się dobrze bawić, a my za to dajemy wam blessingi. Taki jest plan, tak jest plan. No dobrze, ludziska. Mając to za sobą, powiedzmy, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z informacje muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne. Od samego początku inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc wczoraj pociekło, poleciał screenshot z eventu. Tak jakbyście otworzyli sobie to tutaj. O olej wystartowały i patrzycie na jakiś ewent, kiedy jak ktoś zrobił zdjęcie tego ekranu z eventem, więc mamy różne grafiki, tutaj są no więc może po kolei, przede wszystkim wczoraj pociekło, wygląda to dość wiarygodnie ze względu na to, że w Hojo się zakotłowało, mogę wam powiedzieć, że ze strony Insidutu to nie był planowany wyciek bo niektóre wycieki, które lecą są takie że Hojo to robi specjalnie, żeby troszkę dźgnąć społeczność i żeby się ludzie poruszali oczywiście to jest moja spekulacja w tym temacie bo są liki, które są ewidentnie trafne, potem się okazują, ewidentnie pokazują się jak Philips, Konopi w najważniejszym momencie, najbardziej kluczowym, kiedy nic się nie dzieje i Chojo nie reaguje agresywnie. Tym razem podobno zareagowali bardzo agresywnie, więc to jest jeden z tych przecieków, których nie chcieli podać dalej. Głównie wygląda na to i sprowadza się to do tego, że na tym przecieku widać lwiego chłopca, którym zajmiemy się tobakuganem za momencik. Ale pod tym wyciekiem podpisuje się. Kilka osób, może nawet kilkanaście osób, różni sobie przypisują kto, gdzie, co i jak. To jest ze strony chińskiej, więc to nie są nasi. Ale żeby było zabawniej, to nie mogą być nasi, bo na razie jedyne testy do serwera aktualizacji 4.4 są zamknięte wewnętrzne w hojo. Co oznacza, że nie są to rzeczy, które są anglojęzyczne na chwilę obecną. Jeżeli dobrze kumam, tłumaczenie jest średnio, znaczy tłumaczenie. Tłumaczenie jest w drodze, tłumaczenie jest ogarniane, ale to nie jest tak, że tłumacze mają dostęp do gry i do tego eventu. Tylko tłumacze jadą z tego tekstem im podsyłanym, który jest implementowany przez stronę chińską w grze i nie ma jeszcze anglojęzycznego builda na ten moment, jeżeli dobrze rozumiem, bo może jest anglojęzyczny build, a ja o nim nie wiem, więc tak wygląda sytuacja i tutaj, no jest, uważajcie na to, uważajcie, nie podawajcie tego za bardzo tak publicznie, bo można dostać oberwać po łapkach, dostać strajkiem i zostać opierniczonym. Przejdźmy może troszkę do drobnej kontrowersji, która jest, sobie ją przesunę, żeby była na początku i było sensowniej, bo fragmenty tej pracy wyglądają jak zrobione przez sztuczną inteligencję powołując się tutaj na różne informacje szalejące w sieci, ale na przykład na Savior Primos, z którymi ja się zgadzam, to wygląda jakby to było prawdziwe. To najprawdopodobniej jest prawdziwe, to jest prawdopodobnie na 90% to, co dostaniemy, ale może to być wersja wstępna, robocza, mogą fragmenty tych artów z eventu być zrobione przez AI, przez sztuczną inteligencję, między innymi dlatego, że Hoyo w to inwestuje, więc nie zdziwiłoby mnie to, gdyby już zaczęli to wykorzystywać, bo mówię wam o tym AI od pewnego czasu, Czasu i to jest ten moment, że już wszystko powinno być funkcjonalne. Wiecie, tak? Gwiazda Śmierci powinna być operatywna na tej zasadzie. Co oznacza, że bardzo możliwe, że niektóre fragmenty tej pracy były robione przez sztuczną inteligencję i możliwe, że niektóre fragmenty tej pracy się zmienią. Ludzie się przyczepiają do kilku elementów, które nie wyglądają, jakby były zrobione przez grafika, który myśli nad tym, co robi, tylko jakby były złożone przez sztuczną i podmalowane przez grafika. Więc niektóre ustawienia dłoni, coś jest tutaj nie tak, to nie wygląda jak narysowane łapa naszego lwiego chłopca, nie wygląda jak narysowana przez grafika który dobrze ogarnia rysowanie dłoni tylko jak zrobione coś przez AI poprawione lekko przez grafikę, ale tylko lekko no bo proporcje palców się tutaj niektóre rzeczy, perspektywa bardzo mocno nie zgadzają, bardzo mocno się to nie zgadza z tym co powinniśmy mieć, więc jest kilka fragmentów, kilka elementów tutaj takich że um, to jest podejrzane to jest podejrzane, ale nie jest podejrzane jako że to całe jest fake raczej, bo wygląda bardzo prawdopodobnie wygląda to jakby było podejrzane ze względu na to, że Hojo po prostu wykorzystało zbyt dużo elementów stworzonych przez AI do tej grafiki. No i jeżeli raz to Pocieko dwa zostało zauważone, to najprawdopodobniej zostanie poprawione przez twórców i wejdzie już ogarnięte do gry. Co więcej, nie są to błędy dużo bardziej bolesne i brutalne niż ustawienie ręki Diluka na jego arcie do skina Deluxe, bo tam ten art dalej jest niepoprawny, w kosmos połamany i tak dalej, więc jak się przyjrzycie i wiecie jak wygląda perspektywa, to jest takie przecież ta ręka jest... przecież tu nie jak on ma Nieważne, wracając. Jeżeli chodzi o to, to mniej lub bardziej mamy tyle i przejdźmy do naszego Bakugana, czyli do naszego lwiego chłopca, którego możecie zobaczyć na tej grafice, czyli no danie główne to jest to, czym się ludzie jarają w tym momencie bardzo. Więc jego arty wyciekały wcześniej, koncept arty, spodziewaliśmy się jak może wyglądać. Na tej konkretnej grafice wygląda bardzo mało podobnie do tego vibe'u, czy właściwie całkowicie niepodobnie do tego vibe'u, który miał na koncept artach. Na koncept artach miał Miał te takie bardziej różowawe elementy w swoim designie, jasne włosy albo ciemne włosy. Była wersja z czarnymi, dosłownie, albo z białymi, dosłownie, tutaj ma brązowe, jego kurtałka w kilku wersjach była czerwono, czarna, z zielonymi elementami i to pasuje, wygląda troszkę choinkowo. I tutaj pojawiła się informacja bodajże za HXG look Nie wiem z kim on to podaje dalej, ale zweryfikujcie jego i mnie, czy ją, mnie whatever, nieważne, że jest wytłumaczenie prawdopodobnie dlaczego nie ma białych włosów i białych elementów designu. Ze względu na to, że w chińskiej tradycji biało-niebieski lew kostium tańczący kojarzy się z pogrzebami, więc to jest coś, co się pojawia na pogrzebach i jako uczczenie pamięci zmarłych. Niekoniecznie jest to dobry pomysł na nowy chiński rok, żeby przedstawić takiego lwa. I tak i nie, bo nie znam się za bardzo na chińskiej kulturze, więc popraw mnie teraz ktoś. Ale, jeżeli dobrze rozumiem, biały kolor jest używany i jest tym kolorem, który powinien być używany, jeżeli osoba zmarła ma ponad 60 lat. Więc biało-niebieski lew, owszem. Kumam, tylko że na artach on nie był biało-niebieski, on był biało-czerwony. I biało-czerwony to jest standardowy kolor lwa, który był na tych wszystkich noworocznych rzeczach. Biało-czerwony, albo właściwie czerwony z białymi elementami, ale tutaj był biały z czerwonymi elementami. To co wyciekało, zresztą podobne arty wam wstawiałem jako z innej gierki z tego całego projektu. Już wam mówię, jak się ten projekt nazywa, żeby nie pokręcić Returning Dragon Tides, czyli Gulong Tide. Projekt Hitomi z tego czegoś. Więc brałem inną postać, która ma bardzo podobny vibe. Jeżeli chodzi o design. No, i teraz patrząc na te postacie, design jest prawie identyczny. Różnica jest w doborze kolorów. Zamiast białych i czerwonych mamy tutaj brązowe z czarnym, zielonym i czerwonym kontrastujące ze sobą. Troszkę choinkowo wygląda, troszkę niekoniecznie. Jeżeli chodzi o wizję, to tutaj można ją zauważyć. W pewnym miejscu ona jest na pasku i to jest Pyro Wizja, więc jesteśmy zadowoleni. Dostajemy Pyro postać, nie Geopostać. Jest wszyscy zadowoleni, wszyscy zadowoleni. Coś tu jeszcze powinienem dorzucić? Tak. Pierwsze skojarzenia są z Bakuganami. Ludzie klutają się na ten temat, że wygląda to mega, że mam miniaturę Bakugany, nie wiem. Zobaczymy, czy się uda. Widać tam kocie łapki, więc idziemy bardziej w stronę kotów. Faktycznie lwi chłopiec. Informacje, jakie dostawałem na samym początku, były takie, że on wygląda, jakby był smoczym chłopcem ze względu na dobór kolorów, że jest dużo zielonego z czerwonymi elementami. Wygląda, jakby wziął ogniem i tak dalej, i tak dalej. Teraz patrząc na ten design, widzę to, gdyby kolory były może nie tyle obrócone, ale gdyby zielonego było więcej. To totalnie rozumiem. I jeżeli była wersja jakaś testowana, gdzie on był bardziej zielony z czerwonymi elementami niż czarno, czerwono-zielony. Jakby tego czarnego było mniej, czarnego, ciemnego, a więcej zielonego to totalnie rozumiem, dlaczego moi mogli odnieść wrażenie, że to jest smoczy chłopiec i mi taką informację przekazać, ale jest to relatywnie blisko strzał przynajmniej jeżeli ten art jest prawdziwy nie jest to fake i jeżeli ten wyciek no, się potwierdzi, to jest strzał bardzo blisko do tych rzeczy, które mieliśmy wcześniej. Ogólnie mnie nie zachwyca designem, nie przekonuje mnie i na tym arcie mi się ta postać nie podoba. Jestem prawdopodobnie w mniejszości, ale nie kupił mnie w ogóle. Z drugiej strony no, to nie jest postać dedykowana do mnie, więc Whatever, mi nie robi różnicy, mam nadzieję, że Wam będzie się podobał i że przekona Was może do zawalczenia na banerach wtedy, a może nie. Co do banerów, to powiedzmy jeszcze słów parę na temat Cloud Retainer, bo jest też troszeczkę na tym arcie, widać ją, ale przy okazji mamy potwierdzenie, że ta Cloud Retainer, którą widzieliśmy w zeszłorocznym, na zeszłorocznym Lantern na Rajcie na animacji, jest designem bardzo blisko do tego, co jest grywalne, ale inna wersja, koncept artu jest wykorzystana do modelu 3D, albo przynajmniej do artów, były różne wersje koncept artów do Cloud Retainer, już po tym jak wyszła Shenhe, więc było wiadomo, że to, co było planowane na Cloud Retainer, wyszło jako Shenhe i pozostało jako Shenhe, a Cloud Retainer ma nowy design i to jest nowa postać. Było kilka wersji, ciemniejszych i jaśniejszych. Jedna z tych jaśniejszych, mniej lub bardziej po drodze pośrednie, została wykorzystana i użyta do tego, co było na animacjach w minionym Lantern Rajcie zeszłorocznym. To, co jest. Podobno testowane na modelu 3D i to co widać na tych artach z tego screenshota, z tego wycieku, wygląda jak troszkę ciemniejsza wersja, jedna z tych ciemniejszych konceptartowych wersji, która istniała. Wciąż obracamy się w rewizje mniej lub bardziej tych samych rzeczy, ale po prostu minimalnie inna wersja konceptartu została użyta do tego i to chyba informacja z mojej perspektywy na plus, bo ta ciemniejsza wersja podoba mi się bardziej. Nie jestem w stanie wam jej tutaj wkleić, ale macie ją na Discordzie. To jest ta taka z czarnymi, bardziej podłużnymi elementami. No, 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 więc, więc jest ta i ma te. Okulary z otwartymi połówkami u góry, a nie zamkniętymi. Przynajmniej jeżeli chodzi o przecieki z modelu 3D, więc tak to wygląda. A przeskoczyłbym do kolejnej rzeczy, która również wiąże się z aktualizacją 4.4. Więc mamy kolejny wyciek, więc ktoś mocno pogrzebał w tym serwerze. I są to miejsca, gdzie będą statuły siedmiu w przejściu między Quincy Village a Lumodis Harbor. Przynajmniej ta część tutaj. Więc zacznijmy od tego, że ja sobie to otworzę, żeby widzieć, o czym gadam. Brawo, ja. Jeżeli mamy tak, jeżeli to jest tutaj. Tutaj, i to jest tutaj, to jedna statua siedmiu 7... ma być tu, statuły siedmiu czy teleporty? Jest podpisane statuły siedmiu, ale dwie dość blisko. Jedna, jedna wypada tutaj, druga wypada tutaj, gdzieś. Co oznacza, że dość blisko siebie i daleko od tego. Myślałem, że jedna będzie gdzieś tutaj, a druga będzie gdzieś tutaj. W stylu na przykład, że nie wiem, macie statuę siedmiu Fontaine będącą o tu, a statuę siedmiu z żongiem będącą tutaj. Jest jedna część zony stąd, a druga część zony stąd. Nie wiem, może coś takiego, może nie. Z mojej perspektywy jest to dziwnie rozwiązane i w ogóle na tych screenshotach, które się pojawiają, nie pokazują sensownego przejścia między tą zoną a tą zoną, tylko jakby ten segment, ten fragment. Mam nadzieję, że pełne żeby przepłynąć się z jednego miejsca do drugiego dało, będzie. I to będzie w 4-4, a nie w jakieś 5-4 czy coś takiego, że połączą to gdzieś kiedyś w dalszej przyszłości. Więc Ceniw zbliża się statuły 7, jest to podpisane. Ja się spodziewałem tylko teleportów, nie statuł 7, jest to podpisane statuły 7. To nie jest informacja za moimi, to jest informacja z internetu, podkreślam. Lecąc do ostatniej rzeczy, jednej z tych, które interesują mnie bardzo, bardzo, bardzo. Mamy potwierdzenie za Fowlem, za TL-em i za deep L skinów, jakie powinny się pojawić w Aktualizacji 4.4, bo mamy ich nazwy dosłownie. Są nazwy trzech skinów, więc informacja o trzech skinach się potwierdza. Przypominam, ja do tego podchodzę sceptycznie, bo nie mam tutaj żadnych większych informacji. Ale pierwszy skin powinien być dla Shenhe. O jezu, gardło mi siada! Pierwszy skin powinien być dla Shenhe i nazywa się Cold Flowers and Dew, czyli zimne kwiaty i rosa. Nie mamy informacji na temat tego, jak on powinien wyglądać z opisu od Faula, Tiela i Deep L. Ale on jest prawdopodobnie na tym screenshocie do eventu w aktualizacji 4.4, więc tam jak rzucimy okiem, ja sobie to nawet może otworzę na drugim ekranie, żeby widzieć i zbliżyć, to mamy Shenhe, która stoi obok siedzącej Ganiu i jest ona w ciemnej sukni, która przypomina troszeczkę na tym rozmazanym, nieostrym obrazku, przypomina troszeczkę to, co Shenhe ma na sobie normalnie, tylko w wersji czarno-złotej, ale to jest w tak niskiej jakości, tak rozmytej, tak rozjechane, że można się tutaj pomylić. Wygląda jakby miała coś na włosach albo za nią było coś, co może oznaczać, że albo stoi na tle jakiegoś lampionu, albo za tym okiem Oknem, przy którym one są, jest jeszcze coś dodatkowego, ewentualnie może faktycznie mieć coś na włosach. To jest jedno. Druga postać, która dostaje swojego skina, oczywiście, to jest Ganyu i zwie się on The Jade and the Yao Fang. Nie wiem, co by to miało znaczyć. Jade, oczywiście, a date, Yao Fang. Nie wiem, co to jest i jej skin wygląda troszkę troszkę jak coś, co ma na sobie kek w wersji właśnie z Lantern w skiniem. Ta stylówka ma butki. Faktycznie to jest potwierdzenie, że ma butki. Po prostu wygląda jak czarny skin dla ganiu. Taka miniaturka, niewiele tego widać. Ostatnia postać, którą tutaj mamy wymienioną, której nie widać dla odmiany, to jest Shinchu. i Jego skin nazywa się Raining Bamboo Bori, czyli padające bambusami ciało. Padające bambusy ciało. No, nie, nie, nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć. Prawdopodobnie jest to tłumaczenie by Google Translator i dostaniemy coś innego w grze, no bo wątpię, żeby tak to nazwali. Ale skin dla Shinciu też się również zbliża. Mam nadzieję, że będzie. Życie zadowoleni i że będzie Wam się to podobało. Więc ja. Pamiętajcie, że cała masa konkursów teraz trwa. Mamy wizualizację Lisengardu ho 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 oraz szybko bierze krzuka i nowy konkurs mikołajkowy od oczywiście KJD. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez argoniarza. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś osą. Dziękuję Ci za wysyłanie tak cudnych miejsc. Jesteśmy tutaj, dlatego że mi się to skojarzyło z zeszłorocznym Lantern Rite. Pamiętajcie, że wciąż trwa Delic in Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być. 11 i w nim druga z trzech paczek z Primogemami, więc jest nieźle. Fonkajuster Railu oczywiście podobnie jest, ale Stellar Jedy są dnia 13, nie 11. Co oznacza, że już kolejny który raz, dwa, trzy, cztery, piąty mail z Primogemami dzisiaj. Wow! Ale to ja, to ja ludzie, to ja niestety ludzie nie streamujący powinni dostać tylko tego maila. No i oczywiście zalogowanie, ale to, 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 to jest to jest dobre połączenie, to jest dobre połączenie. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryki Transformer, że w moim wypadku jest to ten moment i korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione lisi magowie wasza magia jest potężna jesteście Lisi arcy magowie, magies, jesteście, arcy. lisi magowie wasza magia jest art potężna jesteście rzecą lisi Lisi twitcher nauczy wasza magia jest twitcher potężna jesteście twitcher na twitchu widzimy się na dniach na dniach już niedługo to już jest wszystko co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia dobrego zdąka świetnych pięciogwiazdkowych rolek niech boże karędzi wam sprzyja miłego do następnego jaj So let's not call it that. Tak, foka wystająca z czajniczka. Foczka z Imbryczka! Tak! W sumie troszkę, bardzo, trochę, bardzo nie mogę się doczekać aktualizacji 4.4, nie mogę się doczekać tych skinów. Prawdopodobnie będę łapał Shanhe skin. Dajcie znać, co będziecie wyłapali. Ale jeżeli Shanhe skin będzie przynajmniej tak fajny jak ten od Kek, to będzie łapany. Będzie łapany, no bo 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 tak, 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 tak. Bo, po, podoba mi się ta koncepcja. Bardzo podobał mi się ten, który był nieprawdziwy, niestety, ale podoba mi się ta koncepcja.